Bo pani ma mnie. A pan ma mnie? Jak teraz? Masz ci los. A co się stało, panie słupku jedyny? Za cholery można dostać słowo honoru. A dlaczego znowu? Noga. Wystaje mi spod kołdry. Rzeczywiście? Do tej pory myślałem, że to pani noga. Niemożliwe, panie słupku. Dlaczego? Ponieważ już na oko widać, że pana nogi są trzy, a może nawet cztery razy większe od mojej. Jest, z daleka nie widać różnicy. Poza tym ma pan owłosione nogi, panie słupku. Co tu kryć? Pani też. Ale nie do tego stopnia. Z daleka trudno się zorientować. Różnica jest nieodczuwalna. Gdyby nie to, że zaczął ciągnąć od okna, nigdy w życiu nie zgadłbym, że to chodzi o moją nogę. Panie pani, nawiasem mówiąc, z nogami pani tu wlazła. Panie Elizo, słowo honoru. Gniewam się na pana. Dlaczego? Dlatego. Aha. I to mi wystarczy. Proszę stąd. Dlaczego, panie słowo? Chcę być sam. Ja mam do tego prawo. Na pewno. Ja jednak nie mam się dosłownie gdzie podzieć. Przecież panu chyba nie przeszkadzam, prawda? Krępuje mnie ta sytuacja. Nie? Przecież to bardzo krępuje. A jaka sytuacja, panie słowo? No to taka, że jesteśmy było, nie było. W jednym łóżku. Już to wstrętne. Nie robimy nic złego. No nie wiem. No przysięgam panu. A jednak jest w tym coś złego. Ale co, panie słuchu, co takiego? Nie znam, że może na tym, ale myślę, że to nieprzyzwoite. Tak sądzę. Najważniejsze, panie słuchu, że jest panu dobrze. No, tego nie powiedziałem. Ja się tylko domyślam. No, a teraz, kiedy przykryła pani wreszcie tę wystającą spod kołdry nogę, wyczuwam zdecydowaną poprawę. Jest mi znacznie lepiej. I mnie, panie słuchu. A to dlaczego? No bo kiedy tylko jest lepiej panu, to i mnie jest natychmiast lepiej. Taka jestem. To dobrze. Tak, teraz, kiedy nie wystaje mi wreszcie ta noga, jest mi nieźle. Czuję. I widać to po panu od razu, panie słuchu najdroższy. Jest pan cały rozanielony. Widzę to kompletnie, bez powodu. Słowo honoru. No właściwie powód żaden. Jest mi po prostu chyba dobrze, panie Elizo. A jest pan tego pewien? Nie. No i znowu ta dręcząca niepewność. A jak mogłabym panu pomóc? Nie wiem. Może herbaty? Nie wiem, może herbaty. Zaraz zaparzę. Z cukrem. A z tym będzie gorzej. Masz ci los, dlaczego? No bo wyjedliśmy cały cukier, cały zapas. Szczerze mówiąc, pan wyjadł. To możliwe. No to możliwe. Od trzech tygodni, znaczy od trzech dni, to znaczy od tego dnia, kiedy tak dobrze się pan nagle poczuł, i jadł tam wyłącznie cukier. Rzadziej chleb z masłem i z cukrem. Możliwe. Słowo honoru, no, możliwe. No, ale widzę już z tego, że nigdy nie dojdę do takiego stanu, żeby mi było dobrze ogólnie. Pod każdym względem. Nigdy. Nigdy. Już wychodzi z tego wiadra. Robota skończona. Tak uznałem. No i co? Ja mówiłem, że tak wyjdzie najlepiej. Wygląda pani ślicznie. Jak prawdziwy pień brzozy. Postawi się panią w rogu sali i cześć. Nie będę mogła zatańczyć, prawda? Pewnie, no bo jak niby. Nogi ma pani solidnie związane. Szkoda. Tańczę jak byłko. Ja też tańczę jak byłem. I kółeczko, i wianuszek, i z lewej rączki, i podziękowanie. No i znów się pan zziaja, panie słupku. Niech pan na siebie uważa. Niech pan spojrzy do lustra, jak pięknie wyglądam. A co? Nie wolno? Pan jest jak najprawdziwsza suka, daje słowa. A pani jak biały pniak. Siedzący na ziarnku groch. Gajowy popijał miód
Pan Sułek siedział od rana nad czystą kartką papieru w jedną linię i zapewne myślał intensywnie nad czymś. Szło mu to niesporo, więc trudno się tak znowu dziwić, że był zdenerwowany okropnie. Co chwila chwytał długopis i od chwili po chwili odkładał go zrozpaczony. Pani Eliza przyglądała mu się z rosnącym niepokojem. Nasłuchiwała chciwym uchem mamrotania swego ukochanego i jak mogła, tak zaglądała mu przez ramię. Urodziłem się w powiecie Puławy. Co tu dalej? Co tam dalej? Co tutaj by dalej? Co by tam tutaj tak dalej by tu tam? Słowo honoru. Mówi pan do siebie, prawda, panie Sułku? Nie pani rzecz. Słyszałam, że mówienie do siebie nie jest objawem zdrowym. Och, panie Sułku jedyny, tak się o pana niepokoję. Ci, no to spokojna głowa. Na razie nie zwariowałem. Jest pan tego pewien? Najzupełniej.